Dzień dobry Państwu. Karolina Sakowicz, Centrum Archiwistyki Społecznej. Witam na ostatnim spotkaniu z cyklu Archiwa Inspirują, ostatnim w tym roku. To spotkanie jest organizowane we współpracy z TR Warszawa, a naszymi dzisiejszymi gośćmi jest reżyserka teatralna Katarzyna Kalwat i Benjamin Bukowski, dramaturg. A będziemy rozmawiać między innymi o wyjątkowym archiwum, istniejącym archiwum nieistniejącej artystki Marii Klasenberg. Serdecznie zapraszam i zapraszamy również do zadawania pytań podczas całego spotkania. Dzień dobry. Więc tak, Karolino, miałam nadzieję, że kwestia istnienia czy nieistnienia Marii Klasenberg troszeczkę nam się tutaj opóźni, że nie zaczniemy rozwiewając tutaj tę kwestię, rozwiewając ten suspens, czy istnieje, czy nie istnieje. Ale tak czy inaczej, zanim dojdziemy do Marii Klasenberg, artystki nieuwzględnianej w kanonicznej historii sztuki, zapomnianej albo może raczej pominiętej z różnych względów, samej też się wymykającej systemowi, powiemy jeszcze o innych projektach, które Katarzyna i Benjamin robili w teatrze i które dotyczyły archiwum, które wybrały archiwum za punkt wyjścia, archiwum artystów. Tak, to był Tomasz Sikorski. Razem pracowaliście nad tym? Nie. Nie, czyli Tomasz Sikorski to jest Kasia, potem jest Robert Walser, też tak, Kasia. Tak, to jest nasza wspólna praca. Wspólny, tak. No i Jerzy Grotowski. Czy możecie powiedzieć parę słów, jak tutaj wyglądała praca, na czym polegało tutaj to przykładanie archiwum istniejących tym razem naprawdę artystów, na albo trochę zapomnianych, albo bardzo znanych, na język teatru i dlaczego. Tutaj może, dzień dobry Państwu, doprecyzuję, że wspólnie z Benjaminem Bukowskim, który tutaj jest obecny z nami, zrealizowaliśmy projekt Walser, I would prefer not to, w Centrum Sztuki Współczesnej, 3 lata temu była premiera, i Marię Klasenberg. Natomiast tutaj rzeczywiście projekt Grotowski Non-Fiction zrealizowałam wspólnie między innymi z Krzysztofem Szekalskim, który był dramaturgiem, dramatopisarzem, i Zbigniewem Liberą, który stworzył pracę wideo performance'y właśnie, które Państwo teraz możecie zobaczyć, które w pewnym sensie archiwizowały proces prób, ale też pogrywały z samą postacią, ikoną Grotowskiego. Więc właśnie te procesualne wideo performance'y, które Państwo widzicie, były w pewnym sensie elementem dużej wystawy, którą wspólnie ze Zbigniewem i z Krzysztofem, ale także z innymi twórcami zbudowaliśmy. Tutaj akurat na tych wideo performance'ach można zobaczyć aktorów teatru współczesnego we Wrocławiu i teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, którzy biorą udział w debacie i w ramach tej debaty w pewnym sensie tematyzują sam proces prób, który zawarty jest w książce Grotowski Non-Fiction, i właściwie cały spektakl jest próbą dyskusji, debaty wokół książki, która jest archiwum pisanym samego procesu, zbudowanego w oparciu o to, co aktorzy dzisiaj myślą, co sądzą w relacji z materiałem, ze spuścizną Grotowskiego. Natomiast drugi projekt, dlatego mówię o tych dwóch projektach razem, Maria Klasenberg, to jest projekt, który zrobiliśmy właśnie z Benjaminem Bukowskim, projekt, z powodu którego się dzisiaj spotykamy. I te dwa projekty osobiście uważam, że powinny być oglądane razem, to znaczy, że to jest w pewnym sensie dyptyk, że tutaj jest właśnie geniusz, prawda, Grotowski, i wykluczona artystka nieistniejąca, którą dopiero wprowadzamy do kanonu sztuki.
To może tak na wstępie. Ja bym jeszcze wróciła do Grotowskiego, zapytała o to, dlatego że bardzo żeście tam zamieszali, prawda? O ile Klasenberg jest nieistniejąca, więc jej pozycja siłą rzeczy jest dosyć specyficzna w kanonie sztuki, o tyle Grotowski jest opisany i archiwum Grotowskiego istniejące jest gigantyczne i bardzo dobrze spenetrowane i zbudowane. Jest takie zdanie Weroniki Szczawińskiej, która mówiła o artystach jako osobach, które wpadają do archiwum i robią bałagan, prawda? Ponieważ wasz status w obliczu archiwum jest specyficzny. To znaczy jako twórcy kultury, jako osoby kreatywne, posiadające ten status szczególny, możecie tutaj zamieszać. I właśnie chciałam się zapytać, w jaki sposób, w jakie kierunki chcieliście zamieszać w tym archiwum Grotowskiego i czy to się spotkało z jakąś szczególną reakcją? Pamiętam, że na przykład Karol Radziszewski, który też z Grotowskim miał do czynienia w swoim projekcie, mówił o takiej bardzo silnej reakcji osób, które uważają się za strażników Grotowskiego, prawda? Więc jak wygląda ten opór osób, tych archiwistów pojmowanych klasycznie, czyli jako tych, którzy sprawują władzę nad archiwum, władzę nad tym przekazem dotychczasowym, prawda? I w jakiś sposób dyscyplinują go i kontrolują. No tak, no rzeczywiście tutaj wejście z takim potencjałem, wejście z teatrem tak naprawdę do archiwum Grotowskiego, no ujawniło cały potencjał polityczny tego archiwum, czyli tak naprawdę hierarchię, która za tym archiwum stoi. I sam projekt, czyli jakby próba napisania książki, którą też zrealizowaliśmy wspólnie z Janką Zielińską, która była kuratorką tego bardzo dużego projektu, bo on się składa rzeczywiście z debaty wokół książki, książki napisanej przez aktorów. To jest książka w pewnym sensie bardzo polityczna w tym sensie, że aktorzy mają autonomię. Oni po prostu w oparciu o tematy, o doświadczenie swoje własne z Grotowskim, ale oczywiście zapośredniczone, czyli to wszystko, co było elementem naszego procesu prób, piszą konkretne rozdziały do tej książki. I tak naprawdę ta książka jest z jednej strony archiwum procesu teatralnego, z drugiej strony jest elementem, wokół której ogniskuje się cała ta performatywna, dyskursywna debata. Natomiast prace Zbigniewa Libery są też artefaktem wynikającym z przetwarzania wizualnego tego procesu prób. Czyli tak naprawdę wejście z teatrem do archiwum jest taką próbą właśnie ujawniającą pewne porządki, pewne hierarchie, ale jednocześnie pozwalającym na rozszczelnienie tego porządku, na przekonfigurowanie tego porządku, no i na wprowadzenie w pewnym sensie wirusa, czy zawirusowanie tego obszaru, który rządzi się pewnym ukonstytuowanym porządkiem. Bardzo podobnie było w przypadku Marii Klasenberg. Tutaj również wprowadzamy artystkę nieistniejącą do archiwum sztuki, czyli też w pewnym sensie dekonstruujemy hierarchiczność archiwum. No właśnie, to są takie pytania. Zaraz powiemy, jak wygląda konkretnie ten spektakl. On ma różne odsłony i różne formy może ten projekt przybierać. Zaraz powiemy o jego tych właśnie konkretniejszych odsłonach. Ale ja chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób to, co mówisz o Grotowskim i co również się pojawia, co jest clue tego projektu Klasenberg, to jest pytanie o obieg sztuki i o to, o tworzenie kanonu, na jakich warunkach to się dzieje, kto sprawuje władzę, co jest miarą sukcesu w tym obiegu i jaki sens ma w ogóle idea sukcesu w sztuce. I to jest bardzo ciekawy wątek, którego dotykacie z
wielu stron. No o tej, posuwając się aż do pewnej diagnozy przemocowości, prawda? Odsłonięcia pewnej przemocy, która istnieje w tym świecie, zarówno symboliczna, jak i nawet realna, w sensie wykluczeń całkowicie realnych, które się przekładają na rozmaite sposoby, na życie ludzkie. Więc może powiedzmy teraz, mamy zdjęcia, tak? Mamy zdjęcia i może to są zdjęcia z takiego urealnienia tego projektu w Galerii Raster w Warszawie, tak? Więc może je zobaczymy, jeśli można tutaj poprosić nasze magiczki od zdjęć. I może powiecie parę słów, jak to wygląda i z czym widz jest skonfrontowany, kiedy przychodzi do tejże właśnie galerii. To może ja tylko tutaj powiem, że tak, to jest... Projekt miał kilka odsłon, ale to, co widzimy tutaj w Galerii Raster, to jest ostatnia odsłona tego projektu, która zbiera kilka grup artefaktów. To, co widzimy na ścianach teraz wyświetlane, to są zdjęcia, wideo, performance wykonane przez Anetę Grzeszykowską i Jana Smagę. I widzimy sam moment otwarcia ekspozycji, czyli Ander Rotenberg, która właśnie jakby wprowadza do kanonu sztuki, do archiwum Marię Klasenberg, jako też prekursorka wszystkich wielkich męskich karier w polskiej sztuce wizualnej, no, wprowadza do tego kanonu wykluczoną artystkę lat 70. I to jest pierwsza część przedsięwzięcia, natomiast druga część przedsięwzięcia to jest można powiedzieć archiwum, które jest przedstawione w postaci właśnie zdjęć, w postaci wideo performance'ów, które są zainscenizowane, zainstalowane w galerii, ale również na przykład tutaj widzimy performance odtwarzane w ramach jednej z ostatnich sal, na której zawisły partytury niezrealizowanych performance'ów Marii Klasenberg, bo chciałabym powiedzieć tutaj, że właśnie Maria Klasenberg to jest nie tylko to, co zostało zrealizowane, uwiecznione i co możemy zaprośredniczony przez kamerę sposób oglądać, ale to jest również to wszystko, czego nie udało się zarejestrować, co zostaje w obszarze samej narracji. Stąd te partytury niezarejestrowanych performance'ów, one są punktem wyjścia do działań użytkowników czy odbiorców tego performance'u już w przestrzeni samej galerii. Czyli jest zainstalowana kamera i te kartki, które tam widzieliśmy na ścianach, które wiszą, to są właśnie te partytury, które publiczność może realizować właśnie przed umieszczoną kamerą. To jest też wyjście w ogóle z artefaktem, z działaniem poza obszar galerii, czy jakby próba w pewnym sensie jakby rozszczelnienia tego porządku, tak? Można wziąć coś, co staje się własnością użytkownika, co nie kosztuje i co jakby, z czym można w sposób autonomiczny pracować. Tutaj mogę jeszcze tylko powiedzieć, że to jest ważne chyba w naszych pracach z Benjaminem, szczególnie w tej pracy, że my pracujemy bardzo dużo na takiej idei sztucznych modeli rzeczywistości w przestrzeniach przypisanych kulturze, tak? I to jest taki sposób pracy, w którym my staramy się w pewnym sensie replikować model pewnego systemu instytucjonalnego także, po to, żeby go rozszczelniać i żeby się mu w krytyczny sposób przyjrzeć. Tutaj widzimy właśnie Tomka Tyndyka, Justynę Wasilewską, aktorów, którzy zrekonstruowali jeden z performance'ów, właśnie niezarejestrowanych performance'ów Marii Klasenberg, a całe zajście, które Państwo widzicie tutaj w Galerii Raster, jest filmowane przez ekipę filmową w związku z filmem, który jest teraz na etapie produkcji, właśnie w filmie o Marii Klasenberg. To jest film, który między innymi rejestruje zdarzenia wokół Galerii Raster i Marii Klasenberg. Wracając jeszcze... Tutaj pytałaś, Olga, o,
samo przedsięwzięcie. No ważna jest właśnie ta praca na modelach sztucznej rzeczywistości, czy jakby taka próba replikowania sztucznego modelu, sztucznego systemu przestrzeń przypisaną kulturze, ponieważ to pozwala nam się przyglądać systemowi, ale też właśnie generować sztuczny język. I tutaj chciałabym oddać głos Beniaminowi, który jest dramaturgiem tych projektów. Chciałam powiedzieć, że tak jak nas interesuje właśnie replikowanie tego systemu, tak samo nas interesuje właśnie sztuczny, ekspercki, dyskursywny język, który jest też formą generowania pewnego porządku w sztuce, jest też formą sprawowania władzy, jest też o hierarchii. Jeśli ja mogę w związku z tym dołączyć, że tak powiem, tutaj do pytania, które ty kierujesz do Beniamina, można powiedzieć, o język, dołączyć pewien własny rys, że tak powiem. Mianowicie jest taki moment, kiedy pojawia się takie zdanie, być fikcją to jednak nie to samo, co nie być prawdą. Innymi słowy, Klasenberg jest nieistniejąca, niemniej ma odpowiedzieć na jakieś pytanie o jakąś prawdę i symbolizować wszystkich odrzuconych, przede wszystkim kobiety, może nie tylko, tu już mi powiecie zaraz więcej, ale chyba przede wszystkim kobiety, których twórczość się znalazła z różnych przyczyn poza tym obiegiem. I tu jest właśnie pytanie, dlatego w tej chwili wchodzę z tą kwestią kobiecości, że język, sam język się wydaje tym elementem, tym mechanizmem też selekcji, prawda, który być może kobiety w jakiś sposób z natury rzeczy odrzuca. Jak myślisz, Benjamin, co myślisz o tym języku władzy, który się rozprzestrzenia w tym, który funkcjonuje i dyscyplinuje artystów i publiczność w obiegu sztuki i który, no właśnie, który odtwarzasz i diagnozujesz w tym projekcie. To znaczy, rzeczywiście też dzień dobry wszystkim. Odwołaliśmy się do idei gdzieś bardzo trafnie zarejestrowanych kilka dekad temu właściwie przez historyków i teoretyków sztuki do idei Art Worldu, czyli tego środowiska sztuki, które zawsze definiuje, redefiniuje, ustala, czym jest kanon, czym jest ta prawomyślna, właściwa, modna sztuka. Jest to środowisko, które daje przestrzeń, to jest ekspozycyjną przestrzeń również do krytycznej wypowiedzi na temat pewnych zjawisk artystycznych. To jest oczywiście termin, który został wprowadzony przez dwóch amerykańskich filozofów sztuki, teoretyków, Dickiego i Artura Danto. Natomiast jakby to, co wydało nam się gdzieś charakterystyczne i ważne, to, że jednak w gruncie rzeczy cały język dotyczący gdzieś myślenia o sztuce, definiowania sztuki i narracji o wielkich awangardach XX wieku, czy tych awangardach pierwszej części XX wieku, czy tych już bardziej nam bliskich i współczesnych, rzeczywiście jest bardzo patriarchalno-centryczny i męsko-centryczny. To jest obieg sztuki, w którym kobiety pojawiają się stosunkowo rzadko i pojawiają się rzadko nie dlatego, że tych wielkich artystek nie ma, czy że jest ich proporcjonalnie mniej, tylko dlatego, że tak ta narracja została skonstruowana. To znaczy tym jakimś dojmującym doświadczeniem, którym chcieliśmy się zająć, któremu chcieliśmy się przyjrzeć, jest fakt, że paradoksalnie awangarda, która miała zwrócić się przeciwko zastanym porządkom świata, a gdzieś te porządki, jeżeli chodzi o struktury władzy, reprodukowała. To znaczy gdzieś cały czas utrzymywała ten mit geniusza, tej wielkiej indywidualności, to geniusza z reguły męskiego i oczywiście wpisywała go w nowe konteksty estetyczne, w nowe konteksty społeczne, w nowe konteksty polityczne. Natomiast ciągle było to legitymizowanie wielkiego artysty, które odbywa się z pomocą instytucji. To jest zresztą bardzo zabawne, ponieważ na pewnym etapie, kiedy my wytworzyliśmy szereg takich narracji związanych z Marią Klasenberg i przygotowaliśmy pierwszą
pierwszą wystawę w CSW w Zamku Jazdowskim. To była wystawa, która dokonała się jeszcze przed nie do końca zadowalającymi nas zmianami w tym, kto zarządza tą instytucją. Zresztą dlatego też Maria Kassenberg wyemigrowała do innych miejsc. A to kiedy ta pierwsza wystawa się odbyła, mieliśmy trochę gości zagranicznych w ramach showcase'u Nowego Teatru organizowanego przez Nowy Teatr w Warszawie i przez Instytut Adama Mickiewicza. Wtedy oczywiście przez to, że pojawiło się dużo gości zagranicznych, sporo z tych osób nie wiedziało, czy Maria Kassenberg istnieje, czy nie. I zaczęło się nas dopytywać. Natomiast jednak najbardziej chyba rozbawił nas, ale też bardzo symptomatyczny był głos jednego z polskich krytyków, który z zaskoczeniem, a potem z oburzeniem stwierdził, że ale czy wy sobie zdajecie sprawę, że wasz dyskurs to jest, tutaj cytuję, czyli czy zdajecie sobie sprawę z tego, że ośmieszacie dyskurs sztuki. No i owszem, zdawaliśmy sobie sprawę, bo takie było gdzieś nasze założenie wyjściowe, to znaczy od początku myśleliśmy o tym, żeby przyjrzeć się, jakie mechanizmy językowe, jakie mechanizmy konstruowania tego dyskursu legitymizują obecność pewnych artystów w przestrzeni medialnej. Więc odpowiadając trochę na twoje pytanie, a faktycznie Maria Kassenberg miała być figurą, która pars pro toto, będąc figurą fikcjonalną, jednocześnie jest rzeczywista w tym sensie, że opowiada o biografiach wszystkich tych przede wszystkim artystek, przede wszystkim kobiet, które w obiegu sztuki się nie znalazły i teraz dopiero gdzieś olbrzymim wysiłkiem teoretyczek, historyczek sztuki, badaczek, czy też potomki tych artystek są przypominywane i dopiero jakby na nowo zyskują przestrzeń do wypowiadania się. Jest to pewien paradoks, że tą artystką, która pojawia się jako jedna z pierwszych, jest artystka fikcjonalna, ale jednocześnie mamy poczucie, że chcieliśmy, żeby była pewnego rodzaju symbolem. No ja się domyślam, że ona musi być fikcjonalna, ponieważ może zacznijmy od tego, że widzieliśmy tutaj na zdjęciach Andę Rotenberg, która jest krytyczką sztuki, której nie trzeba przedstawiać i która bardzo interesująco tutaj gra swoją własną rolę w pewien sposób, gra Andę Rotenberg, czyli tą osobę, która, jak ty mówiłaś, jest akuszerką tych karier. I Anda mówi, przy otwarciu, że to obieg sztuki stwarza artystę. I co jest bardzo ciekawe, że Anda Rotenberg jest kobietą, jest tą krytyczką, ale funkcjonuje jednak w tym momencie na prawach męskich, prawda? Że i mówi o stwarzaniu artysty, nie artystki. Innymi słowy, to jest ten moment, kiedy ten patriarchalny obieg sztuki pozwala zaistnieć Andzie Rotenberg jako krytyczce, dlatego że ona przemawia męskim językiem, i Marii Kassenberg, dlatego że ona przemawia męskim językiem do pewnego stopnia. I one, obie te postaci, wydaje mi się, że z tego punktu budują własny sprzeciw i własną strategię, prawda? I w jakiś sposób Anda Rotenberg bierze udział dzisiaj z wami w tym projekcie ośmieszania tego dyskursu, prawda? Więc mamy tutaj bardzo wiele płaszczyzn i warstw właśnie tego, co jest władzą, a co jest oporem w stosunku do władzy, prawda? Co jest graniem na ten język patriarchalny, a co jest momentem, kiedy można mu się przeciwstawić. Ale mówiąc o tym, że ona musi być fikcjonalna, wydaje mi się, że to polega na tym, że ona jest artystką radykalnie odrzucającą te zasady, prawda? Takie założenie wasze. Więc jeśli i ona, to nie polega tylko na tym, że ona ma być niedostrzegana przez system, ale ona z założenia ten system chce odrzucać i ignorować, prawda? I to, co jest niesamowite, to jest taka aporia, która tutaj istnieje. To znaczy, że ten system, on żeruje na tym,
prawda? Ponieważ od dłuższego czasu system potrzebuje tych artystów, którzy go kwestionują, dlatego że w ten sposób podkreślają jego nowoczesność i jego otwartość. I w momencie i Klasenberg, która przez całe życie była poza systemem, co jej się udało, prawda, i do niego nie weszła, w momencie, kiedy ją widzimy w galerii, ona wchodzi i mówi, że to jest jej klęska, prawda? W pewien sposób, jaka klęska. Jej radykalizm został w pewien sposób przechwycony i utowarowiony, tak? No, można powiedzieć, że w pewnym sensie to milczenie, o którym mówisz, jest właśnie formą oporu politycznego, który ona sama generuje, milcząc, czyli jakby nie chcąc współpracować z, no właśnie z tym wszystkim, co jest jej zaproponowane jako może, forma promowania samej siebie. Powiedzmy tylko naszym słuchaczom, że Maria Klasenberg się pojawia, jest tutaj uosobiona przez aktorkę na tym wernisażu, natomiast bardzo mało się odzywa. Prawda? Tak, to znaczy to rzeczywiście tak jest i tutaj no, musielibyśmy wrócić do zdjęć, które były pokazywane na początku naszego spotkania. Tutaj Marię Klasenberg, w nią wciela się Ula Kiebzak, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Jej córkę gra Natalia Kalita. Bo muszę tutaj dodać, że jest to również, no, jest to również projekt o relacji między matką, artystką a córką. I ważne jest to, że to właśnie córka wydobywa te wszystkie nagrania, te wszystkie wideo performance, fotografie, zdjęcia z tego archiwum domowego, jeszcze nie zinterioryzowanego, jeszcze właśnie nie wyeksponowanego. I tworzy tą narrację, tą historię o matce, jednocześnie tworząc tą historię o matce artystce, która ma być właśnie tą prekursorką sztuki, tą matką, tą pramatką naszą, której potrzebujemy, opowiada o poprzez język bardzo, bardzo właśnie akademicki, język sztuki, opowiada o swojej relacji z nią. Ja tutaj muszę też dodać coś bardzo ważnego, że jak zaczynaliśmy pracować z Benjaminem nad tym projektem, to jednak dla nas punktem wyjścia była ta relacja matki z córką. Znaczy jakby sama idea pracy w przestrzeniach ekspozycyjnych, czy pracy na sztucznych modelach rzeczywistości, czy próba jakiegoś rozkodowania, zawirusowania systemu sztuki, tak, zdehierarchizowania go, była efektem pewnej idei, która dotyczyła samej matki. Chcieliśmy po prostu pokazać matkę w przestrzeni. I ta relacja między Anetą Klasenberg a Marią Klasenberg jest właśnie próbą badania tego terenu. Natomiast odwołując się... Zaraz będziemy o tym mówić, bo to jest szalenie ważny i niezwykle ciekawy wątek. Powiedziałabym nawet clue może tego całego projektu. Tak. Natomiast to, co powiedziałaś na początku, też wydaje mi się istotne, a mianowicie Ula Kiebzak, która właściwie przez cały performance, przez całą wystawę milczy. To był też, muszę tutaj zaznaczyć, pomysł niezależny Uli Kiebzak, która powiedziała, że ona nie powie ani słowa. I my prowadziliśmy przez wiele tygodni z Ulą Kiebzak no, wielką walkę na próbach. A teraz jesteśmy, żeby jednak przekonać się do powiedzenia monologu, który czasami Ula w finale mówi, czasami nie mówi, w zależności od tego, na co ma ochotę. Ale rzeczywiście to milczenie jest formą oporu politycznego też po to, żeby nie dać, nie stwarzać możliwości na instrumentalizację tej sztuki, na kapitalizowanie tej sztuki, bo to, co powiedziałaś, jest bardzo istotne, że to jest właśnie to napięcie między potrzebą pracy na wątkach wykluczeniowych, czy jakby tą potrzebą bardzo emancypacyjną wprowadzenia artysty do kanonu, a jednocześnie właśnie rynkiem sztuki, który natychmiast kapitalizuje, instrumentalizuje ten gest. W związku z tym cały performance Uli Kiebzak jest też próbą pogrywania z tą sytuacją.
Ja mam takie pytanie tutaj. Nie powiedzieliśmy jeszcze takiej rzeczy, mianowicie Maria Klasenberg jest artystką nieistniejącą, niemniej jednak przez cały, w tej wersji, którą ja widziałam, która była wersją pokazywaną w CSW w Zamku Jazdowskim, mamy córkę na scenie fizycznie obecną, która opowiada o pracy matki, którą dokumentuje od dziecka i która pokazuje nam wideo zarejestrowane przez nią, tych performansów historycznych. I tutaj właśnie jest pytanie, co ona nam pokazuje, skoro artystka jest nieistniejąca. I to jest właśnie pytanie od archiwum nieistniejącej artystki. Tak, tutaj może rzeczywiście istotne jest to, że przy tym projekcie pracowaliśmy z Beniaminem trochę od innej strony, ponieważ powstały takie podstawowe założenia dramaturgiczne i kierunki naszego dążenia. Natomiast takim silnym elementem, który musieliśmy uwzględnić w naszej pracy, były prace Anety Grzeszykowskiej i Jana Smagi, czyli całe archiwum Marii Klasenberg, to archiwum, które widzimy na wystawie w Galerii Raster, które zostało zbudowane, nagrane w oparciu o istnienie aktorów, performerów, też całej publiczności w wynajętym mieszkaniu. A następnie te prace, które zostały też przetworzone przez Anetę, zostały czy są prezentowane właśnie jako element tego performansu, który prezentujemy. Tak? To są po prostu te prace, które fizycznie istnieją, które zostały skonstruowane w sztuczny sposób. I my następnie jakby w oparciu o te prace dokonaliśmy periodyzacji twórczości Marii Klasenberg, dzieląc tą twórczość właśnie na cztery różne etapy. Jest oczywiście etap reifikacji, czy jakby myślenia o swoim ciele jako o obiekcie, jest etap pracy, czy taka próba odzyskiwania własnego ciała poprzez relacje z Markiem Tarko, czyli z modelem, który jest ważną częścią życia Marii Klasenberg i w oparciu o tego modela Maria Klasenberg buduje chyba najbardziej konstytutywny element swojej twórczości, ponieważ właśnie tam urzeczywistnia się taka idea przemawiania z pozycji siły i władzy, czyli to Marek Tarko jest modelem, a Maria Klasenberg jest tą artystką, która swoją wyobraźnią, swoją siłą twórczą kreuje go, jednocześnie rejestrując te mikroperformensy, czasami z udziałem publiczności, czasami bez. Ona odwraca, prawda, tą tradycyjną rolę artysty i modelki, mężczyzny tego twórczego geniuszu i kobiety, która jest jego jakąś gliną, prawda, odwraca takim, prawda, ikoniczny performance, w którym Klemp posługiwał się ciałem kobiet, które są tym narzędziem malarskim. To jest to odwrócenie pewnej instrumentalizacji przemocy. Można też zapytać, co ono oznacza i dokąd one prowadzi. Oczywiście można zapytać i co teraz, prawda? I to był też taki ważny element twórczości Marii Klasenberg, który sprawił, że nawet tak w 70. nie weszła do kanonu sztuki, ponieważ właśnie przemawiała z pozycji siły i władzy, co jakby w tamtym czasie było czymś nie do pomyślenia. I też wokół tego tematu, tego wątku właśnie odwracania pewnej narracji czy przewartościowania tej narracji ogniskuje się duża część dramaturgii tego projektu. A tutaj była bardzo ciekawa. Ja od razu powiem jeszcze, co chciałam powiedzieć na wstępie, że bardzo wiele moich refleksji tutaj zawdzięczam tekstom, które się pojawiły, bardzo ciekawe opracowania tych i analizy tych waszego przedsięwzięcia,
których autorami są Agata Adamiecka-Sitek, Iwona Kusz, Marcin Kościelniak. I właśnie w Kościelniak przeprowadził bardzo ciekawą rozmowę z Anetą Grzeszykowską o tym, w jaki sposób ten projekt powstający dzisiaj, projekt stworzenia archiwum radykalnej artystki lat 70. dziś, co on oznacza i czy tu się rodzi pytanie, czy on nie jest w pewnym sensie zgubny dla tychże właśnie artystek lat 70., ponieważ prawda, już wiemy, co nastąpiło. Możemy, znamy, mamy dostęp do tych materiałów i w pewien sposób Aneta Grzeszkowska zauważa, że po pierwsze jest ciekawe, w jaki sposób rozmawiamy dzisiaj z tym archiwum realnym, mówimy o archiwum realnym, które do nas dociera we fragmentach, w związku z czym w pewien sposób możemy je sobie idealizować też. I co to oznacza, że ona dzisiaj potrafi w tydzień, pracując ze swoim zespołem, wyprodukować to, co jest przedstawione jako dzieło życia Marii Klasenberg. I co jest rzeczywiście, muszę powiedzieć jako widzka tutaj, bardzo ciekawą, mocną, poruszającą propozycję artystyczną, prawda? To nie jest zamarkowane, to nie jest sztuka zamarkowana, to jest sztuka realna, prawda? Która w pewien sposób działa dosyć autonomicznie w obrębie waszego projektu. Więc w jaki sposób to, co to mówi o naszym spojrzeniu na archiwa realne lat 70., co to mówi o tym, o artystkach, czy być może jest to też w pewien sposób gest, jakby to powiedzieć, w tym sensie przemocowy w stosunku do realnych artystek, które wtedy istniały i które Maria Klasenberg w pewien sposób symbolizuje, ale też wypiera, prawda? Jak myślicie o tym? No, ale realne artystki istnieją, więc dlaczego to miałby być gest przemocowy? W żadnym wypadku. No, w tym sensie, że Klasenberg, prawda, ma fory, prawda? Ona w pewien sposób startuje z pozycji lepszej niż osoby, które rzeczywiście w latach 70. do wszystkiego dochodziły same, ponieważ ona w pewien sposób żeruje na dorobku wszystkich tych artystek, które... No tak, ale oczywiście, że tak jest, no ale ten rodzaj kreatywnej kleptomanii jest w ogóle wszechobecny w sztuce i dzisiaj się bardzo dużo na temat tak zwanego takiej intersztuki czy intertekstu mówi i tematyzuje się ten temat, to znaczy jakby no, my musieliśmy się wpisać w pewne prawidłowości i tendencje tamtej epoki, więc rzeczywiście Maria Klasenberg, można w niej znaleźć bardzo wiele inspiracji, nie wiem, no, Teresą Tyszkiewicz, performansami, mikroperformansami Zofii Kulik. Jest tam w końcu Walię Eksport ze swoją potrzebą odzyskiwania ciała, prawda, czy jakąś taką płynnością, niebinarnością. Oczywiście, że tak jest, ale ja nie sądzę, żeby to był, żeby to był gest przemocowy. Nie myślę o tym w ten sposób, dlatego że wydaje mi się, że no, przemocowość polegałaby, przemocowość może mogłaby mieć rację bytu w momencie, w którym ta artystka by coś zabierała innym, a ona jednak jest autonomiczna, ponieważ trzeba pamiętać, że Maria Klasenberg to nie jest tylko to, co zostało uwiecznione i zarejestrowane, co widzimy w postaci tych właśnie performance'ów, ale to jest również to wszystko, czego nie udało się zarejestrować, czyli to jest cała narracja, to są również te partytury niezarejestrowanych performance'ów. To jest też pewien jej życiorys, prawda, który znajduje punkty styku z jej artystycznym archiwum. Tak, ja tutaj jeszcze może zacytuję to, co Aneta Grzeszkowska mówi w tej rozmowie z Marcinem Kościelniakiem, że ona rozgrywa archiwum Marii Klasenberg jednocześnie nie do końca poważnie, a jednocześnie bardzo prawdziwie i że dla niej podważanie w pewien sposób ołtarza sztuki feministycznej
i stawianie pytań jest właśnie wypowiedzią feministyczną, czyli w pewien sposób, jak to rozumiem, oddawaniem hołdu tym wypowiedziom artystycznym lat 70. i 80. Tak. I może, ponieważ mówiłyśmy już o Marii Klasenberg i o Anecie Grzeszykowskiej, to teraz porozmawiamy o Anecie Klasenberg, czyli o córce. Marcin Kosielniak właśnie tak zatytułował swój tekst w stronę archiwum kłącza Aneta Klasenberg. I ja muszę powiedzieć, że dla mnie i zapewne dla wielu widzek i widzów, główną postacią tego waszego przedsięwzięcia tak naprawdę w takiej postaci, jaką ja widziałam, jest właśnie ona, czyli córka, która jest twórczynią archiwum. I muszę powiedzieć, że no jest to bardzo, tutaj wkraczamy na jeszcze bardziej nienazwane rejony, nienazwane w tym sensie, w jakim prawda Agata Araszkiewicz, która analizuje filozofię Luz Irigaray, mówi o jej tekście, w którym Irigaray się powołuje na Freuda, który mówił o kobiecie jako tym czarnym lądzie. Irigaray mówi, że jeżeli kobieta jest dla tradycyjnej psychoanalizy czarnym lądem, tym niezrozumiałym, prawda, to relacja matka-córka jest czarnym lądem tego czarnego lądu poniekąd, czarnym lądem czarnego kontynentu, czyli rzeczą najmniej badaną, najmniej symbolizowaną, najmniej w sztuce i w naszych mitach wspólnych ujawnianą. I tutaj to, co robicie, jest dla mnie właśnie bardzo poruszającym i bardzo mocnym, bardzo wyrazistym tą próbą właśnie zbadania tego terenu. I córka jako jako archiwistka jest nadzwyczaj ciekawa. To jest archiwum miłości poniekąd, prawda? Czy nie? Jaka jest ta relacja? Przepraszam, bo ja tutaj, ponieważ to naprawdę mnie poruszyło, ale nie chciałabym tutaj rozwijać mojej interpretacji, tylko chciałabym oddać wam głos, żebyście powiedzieli, ponieważ dodajmy od razu, że Klasenberg wciela ten ideał artysty czy artystki radykalnej, który jest takim ideałem bardzo okrutnym dla niej samej i też dla jej otoczenia, prawda? Jest moment, w którym ona na przykład, nie mówiąc już o karmieniu córki, musi być przez córkę karmiona, ponieważ jej performance polega i ten radykalny gest polega nie tylko na milczeniu, ale też na leżeniu długimi tygodniami nago na podłodze, prawda? I co się dzieje z tą córką? Jak żeście konstruowali tą postać osoby, która z jednej strony kocha artystkę, a z drugiej strony musi się z nią zmagać, żeby skonstruować się sama w jej obliczu jako córka? Oj, nie słychać. Tak, to było istotne, żeby konstruować się, tak jak powiedziałaś, w sposób niezależny, autonomiczny, właśnie w konfrontacji z relacją, w relacji z kobietą, artystką, matką, tak, która ma być tą prekursorką sztuki wyniesioną, a jednocześnie trzeba tutaj zaznaczyć, że całe dotychczasowe życie Marii Klasenberg, ta przestrzeń sztuki, była też przestrzenią egzystencji Anety Klasenberg, czyli było miejscem, w którym ona musiała żyć, dojrzewać i wzrastać. I tak naprawdę ten moment wystawy jest takim momentem konfrontacji przeszłości, bardzo trudnej, i jednocześnie pragnienia posiadania matki, prekursorki sztuki. Oczywiście tam tą matkę należy rozumieć metaforycznie. Tak. Czy tu jest taka sama sprzeczność i aporia
jak żeśmy już widzieli w momencie, kiedy artysta radykalny, prawda, jest radykalny wtedy, kiedy się stawia opór w stosunku do obiegu sztuki, natomiast jeżeli ten nie wejdzie do tego obiegu, to nie może być artystą w sensie takim, że jak mówił nam Anna Rottenberg, obieg stwarza artystę. Więc czy tutaj jest to, że ona chciałaby mieć tą matkę radykalną artystkę, a jednocześnie radykalna artystka nie może być zarazem matką? Czy sztuka jest, bo mi się wydaje, że taką, że tutaj mamy taką dosyć modernistyczną wizję sztuki jako obszaru dosyć okrutnego, obszaru okrucieństwa tak naprawdę. W stosunku do siebie samego, prawda? I widzimy kobietę, która jest tak zaangażowana w swoją sztukę, że w pewien sposób rodzi się cierpienie wokół niej i wokół... No cierpienie, ale też możliwość wyzwolenia, to znaczy cierpienie i możliwość oporu, cierpienie i wzrastanie, cierpienie i niezależność, cierpienie i autonomia. Więc myślę, że tutaj ten taki bardzo modernistyczny, heroizujący model jest po prostu przekroczony przez ostatnie performance Anety Klasenberg, które ona właśnie przetwarza pracę swojej matki, czyniąc je swoją własną autonomiczną wypowiedzią. Mm-hmm. To może ja zacytuję tutaj, jeszcze wracając do kwestii archiwum, zacytuję tutaj fragment z bardzo pięknego tekstu Agaty Adamieckiej-Sitek, która za Michelem Foucault zauważa, że archiwum należy pojmować nie w kategoriach architektury dokumentów, systemów ich przechowywania, czy nawet instytucji z wszystkimi jej regułami, ale w kategoriach fundamentalnej w zachodniej kulturze struktury wypowiadalności. Innymi słowy, jako wypowiedź może być potraktowane tylko to, co będzie się nadawało do archiwizacji, co może przetrwać zamienione w taki czy inny dokument przeszłości lub resztkę poddano odpowiedniej dyskursywnej obróbce. A to oznacza, że w pierwszej kolejności z kulturowej przestrzeni wypowiadalności znika ciało. Jako realna i żywa, nieustannie przepoczwarzająca się i przelewająca materia. Do archiwum ciało może wejść jedynie zmienione w obraz albo w spreparowaną pozostałość jako znak własnej utraty. Więc już żeśmy pytali, jak dać kobietom przestrzeń w instytucjach sztuki, w tym obiegu, to jest pierwsze pytanie, jakie tutaj się zarysowuje w pewien sposób. A tu się zarysowuje drugie pytanie, w jaki sposób dać dostęp ciału. Więc może tutaj powiesz coś więcej o tych performansach córki, w jaki sposób ona wprowadza ciało swoje i w ogóle ciało do tego projektu. Mamy zdjęcia, nie wiem, czy one dobrze oddają, tam jest taki moment, kiedy ona przykłada mikrofon do brzucha, tak? Czekamy na zdjęcia, Beniamin może... Tak? Może zaczniecie opowiadać, tak? To znaczy, jakby wydaje mi się, że ważne jest faktycznie to, co Kasia już wcześniej trochę powiedziała, to znaczy fakt, że Aneta Klasenberg w pewnym sensie staje się sama tutaj artystką, która poprzez swoje performance postanawia, mówiąc bardziej brutalnym językiem, żerować na pracach matki, mówiąc jakimś takim bardziej klasycznym rozpoznaniem, dokonać rytualnego matkobójstwa i po to, żeby móc odzyskać głos. I wydaje mi się, że to, co jest gdzieś istotne, to fakt, że ten akt jakiegoś wyzwolenia się, ukonstytuowania jako artystki, jako niezależnego podmiotu, dokonuje się na kilku płaszczyznach. I paradoksalnie performansem Anety Klasenberg nie jest tylko ten moment, kiedy ona pod koniec tej jakby pierwszego naszego performance'u, gdzie pokazaliśmy i Marię, i Anetę w konfrontacji ze sobą, przykłada mikrofon do brzucha, zaczyna
jakby monologować, pozwala dźwiękom jakby swoich treści żołądkowych przemówić za nią, ale że w pewnym sensie pewnego rodzaju prowokacją artystyczną i świadomym performancem jest sam wernisaż, to znaczy Aneta Klasenberg robi coś takiego, że ona właściwie, kiedy matka odmawia opowiadania o sobie, odmawia konstruowania narracji, ona zaczyna gdzieś mówić o matce, streszczać jej historię, pozornie przyjmując narrację historii, klasyczną narrację historii sztuki, narrację, można powiedzieć, biograficzną, chronologiczną, pokazującą całą genealogię twórczości matki. A natomiast przedstawienia narracyjne, których tam dokonuje, funkcjonują dokładnie w taki sposób, że opowiadając pozornie o twórczości artystycznej, opowiadają w dużej mierze o dysfunkcyjności rodziny, w której tej dwuosobowej rodziny, w której Aneta dorastała. Więc można powiedzieć, jakby ten sama przestrzeń instytucji, sama przestrzeń narracji zostaje tutaj w jakiś sposób skwirowana i subwersywnie użyta jako rodzaj swojego rodzaju performance'u. A przynajmniej gdzieś tak z Kasią o tym myśleliśmy chyba, jakby konstruując ten rodzaj jej pozornie dość standardowego do sytuacji wernisażu monologu. To może ty słowem jakiegoś takiego wstępu. Może to, co jeszcze dodam, to jest ciekawe, bo o ile się nie mylę, najwyżej Kasia zaraz... Przepraszam, to jest, tu teraz widzimy na zdjęciu, to jest Maria Klasenberg, która milczy w czasie tego wernisażu, w czasie którego jej córka opowiada o jej pracy. Natomiast właśnie to, co może jeszcze wrzucę na marginesie, jeżeli się gdzieś tutaj mylę, to najwyżej Kasia mnie naprostuje, z tych wszystkich instalacji Marii Klasenberg, które miały bardzo różne oblicza i odmiany, spotkanie matki z córką dokonało się trzykrotnie. To znaczy po raz pierwszy to było, kiedy Kasia jeszcze przygotowywała ten projekt w Paryżu, w Instytucie Sztuk Pięknych. Drugi raz to była właśnie ta najbardziej rozpoznawana, omawiana, analizowana wystawa w CSW Zamku Ujazdowskim i trzecia to jest sytuacja w Rastrze. I sytuacja w Rastrze była o tyle ciekawa, że tutaj dynamika relacji Anety z matką trochę zaskoczyła nas samych, to znaczy Natalia Kolita i Ula Kiebza gdzieś swojej wolności artystycznej w pewnym momencie pod koniec wernisażu, który znowu był w prawie całości przemilczany, dość spontanicznie zorganizowały kłótnie jako swoje bohaterki, trzaskając drzwiami, zamykając się w łazience. Było to w bardzo dużej mierze jakby wyperformowane tu i teraz, natomiast mamy poczucie, że gdzieś bardzo w duchu bohaterek i bardzo konsekwentny sposób. Co było też bardzo ciekawe na tym poziomie, że nie będąc wpisane w strukturę scenariusza, który zaplanowaliśmy, jednocześnie samo w sobie było tym gestem buntowniczym powtórzonym na jeszcze dodatkowym poziomie struktury. To znaczy był to gdzieś jakiś, można powiedzieć, rodzaj buntu w stosunku do struktury, która została odgórnie narzucona przez tekst performance. Słuchajcie, no to zmienia w pewien sposób postać rzeczy, powiedziałabym, ponieważ ja tutaj miałam nadzieję na pewne uratowanie i nadal mam nadzieję na pewne uratowanie tej sytuacji. Ponieważ wydaje mi się, że wasz projekt, i to jest to, co jest niesamowite, stanowi na bardzo wielu płaszczyznach taki rozsadnik idei i że każdy może się z nim, z jego elementem utożsamiać i szukać w nim jakiegoś swojego kąta widzenia i swoich idei. I bardzo jestem ciekawa w związku z czym, jak on będzie ewoluował dalej. Czy to, innymi słowy, czy myślicie, że coś tu się da w tej relacji uratować? Dla mnie się wydawało, że to
że to, co nazywasz matkobójstwem w pewien sposób, które jest potrzebne, aby córka mogła się tutaj w jakiś sposób zautonomizować i zostać niezależnym podmiotem, autonomiczną jednostką. Czy to, co ona zabija, nie jest tą matką właśnie, nie jest tą matką modernistycznym artystą, nie jest tą męską częścią matki, tą, która funkcjonuje na tych zasadach właśnie, które już określaliśmy jako te patriarchalne zasady rządzące też obiegiem sztuki. I czy być może nie następuje przy zabiciu tego właśnie, czy nie następuje możliwość ocalenia relacji innej, właśnie relacji możliwości innej sztuki, innej matki i czy nie możemy iść do przodu trochę w inny sposób? Tak, myślę, że tutaj w tym tekście, który przywołałaś, w jednym z nich i chyba i Agata Adamiecka, ale też Marcin Kościelniak zwrócił uwagę na sytuację pewnego kłącza, tak? Mm-hmm. To znaczy, że Maria Klasenberg jest tutaj rzeczywiście matką, prekursorką, rozsadnikiem pewnych idei, natomiast te idee same w sobie mogą być już w zapośredniczony sposób realizowane w sposób bardzo autonomiczny, niezależny. Stąd też w Rastrze, w ostatniej sali na ekspozycji były zawieszone partytury niezrealizowanych performance'ów, czyli to wszystko, co my w obrębie twórczości Marii Klasenberg możemy wziąć i wprowadzić w obieg. Stąd też ta kamera, która właściwie archiwizuje samo zdarzenie w Rastrze, czyli wystawę nieistniejącej artystki, stwarzając tak naprawdę sytuację, w której to, co nie istnieje, staje się dokumentem, staje się namacalnym archiwum. Jest. Powiedzmy, że zidentyfikowaliśmy tutaj ten ogólny performance Anety Klasenberg, córki, który jest tym jej sposobem, w jaki on przedstawia sztukę matki. Mówiliśmy o momencie, kiedy przykłada do brzucha mikrofon. Jest trzeci moment, kiedy ona czyta manifest artystyczny swojej matki, żując coraz więcej gumy do żucia, które jest takim niestrawnym, prawda, elementem. I śliniąc się przy tym jednocześnie czytając ten manifest i jemu zaprzeczając w pewien sposób, prawda, bo to się zamienia trochę w pewien rodzaj bełkotu. I ten manifest jest właśnie takim manifestem bardzo w pewien sposób patriarchalnym, prawda, opartym na modeli właśnie nie kłącza, tylko takiego korzenia palowego, prawda, gdzie jest artysta, jemu nie należy pomagać, to jest cytat z Tomasa Bernharda, że on ma być, w momencie kiedy on, powiedzmy, jego sztuka się rozkłada na boki, przestaje być artystą, że on ma być tym samotnym, takim właśnie skoncentrowanym na sobie i oddanym tylko swojej sztuce geniuszem. W pewien sposób ten można to odczytywać jako właśnie tą część Marii Klasenberg, która szła w tą stronę jakąś męską, powiedzmy, czyli palową i niekłączową, że Aneta to właśnie w pewien sposób odrzuca i przerabia na coś innego, interweniując swoim ciałem. I aktorka Ula Kiebza, mówiąc w pewien sposób od siebie, prawda, na końcu, mówi, że są miliony Klasenberg i że wszyscy jesteśmy Marią Klasenberg, więc ja bym może powiedziała, że na przykład ja osobiście się czuję Anetą Klasenberg, prawda? Więc to jest pytanie to też jest do bardzo was. Ciekawe, wiesz, co powiedziałaś. Aneta będzie powracać.
To jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, ja się z tym zgadzam i ten rzeczywiście ostatni gest łączy dwa wymiary. Z jednej strony monolog Marii Klasenberg, do którego zainspirowała nas sama Ula Kiewzak. I myślę o tym oczywiście monologu bernhardowskim, który mówi o tym, że artyści nie należy pomagać, artysta musi sam, jeśli się urodzi artysta, to ten artysta musi sam, nie wolno pomagać. I ten monolog jest zderzony z performancem Żuj, czyli jest formą w gruncie rzeczy przetworzenia materializacji poprzez ciało, zużycia pewnych treści. Te treści są przeżute i w pewnym sensie wyplute jako coś, co nie znajduje dzisiaj w świecie pokrycia. To jest ciekawe też to, co powiedziałaś w kontekście łączenia dwóch obszarów ze sobą. To znaczy, że my pracujemy na bardzo, tak jak też Beniamin zauważył, patriarchalnej, hierarchicznej strukturze i używamy ją do bardzo emancypacyjnego gestu wprowadzenia uczonej artystki, że tutaj pracuje napięcie między tymi dwoma obszarami. Ale rozumiem to, co powiedziałaś, że jeśli bliżej do Anety Klasenberg. No tak, Aneta Klasenberg jest w pewnym sensie prekursorką też, to znaczy ona dziedzicząc pewien artystyczny inwentarz, pewien światopogląd, pracuje z nim w sposób krytyczny. I staje się też rozsadnikiem nowych idei, przetwarzających to, co dostaje jako spuściznę. Stąd ten rodzaj też kłącza, o którym mówiliśmy, tak? Że to kończkuje i jest przetwarzane. Ale jest ta matka, która jest tą matką wyjściową, jest tą pramatką, matką wszystkich artystów. Może Beniamin byś nam coś dodał tutaj a propos tej relacji matka-córka. Może ja powiem jeszcze, zanim oddam Ci głos, że mieliśmy na przykład bardzo ciekawą jakiś czas temu rozmowę tutaj, która dotknęła również na przykład archiwum Zofii Rydyt, która jest fotografką. I bardzo piękny reportaż powstał dotyczący archiwum Zofii Rydyt, prowadzonego przez osobę, która mówi o Rydyt jako o swojej praciocie. Prawda? Czyli to jest taki przykład w pewien sposób realnej jakiejś genealogii kobiecej, która się wyraża przez wzajemną opiekę jakąś, to jest osoba, która znała swoją tąż praciocię, jako dziecko ją pamięta, jej opiekę i zwraca ją opieką nad tym właśnie archiwum. To jest, tam się pojawiło w tym reportażu piękne określenie takiego szlachetnego jarzma, nie pamiętam jak, tak można powiedzieć. Oczywiście relacja matka-córka jest relacją znacznie bardziej skomplikowaną niż kiedy mówimy o kimś dalszym w tej genealogii, prawda? Ale powiedz mi, jak to dla Ciebie, że tak powiem, ta budowanie tej relacji? Czy sprawiało Ci jakąś trudność? Co Ciebie fascynowało w wejściu w tą historię? Dodam jeszcze również, że znam sytuacje, w których na przykład syn dokumentuje pracę matki artystki, więc ta kwestie miłości, genealogii i pracy artystycznej i archiwistycznej się bardzo różnie mogą układać. Więc powiedz, w jaki sposób ta relacja matka-córka dla Ciebie była tutaj interesująca i challenge'ująca może? Tak, to znaczy rzeczywiście gdzieś mocno zależało nam na pewnej ambiwalencji tej relacji, czy ambiwalencja to jest słabe słowo, na jej złożoności i na tym, że te uczucia chyba tak jak nigdy, zawsze w życiu pomiędzy tak bliskimi osobami, tutaj jeszcze to jest zintensyfikowane przez proces twórczy, nie są łatwe, więc z jednej strony rzeczywiście powiedziałem o matkobójstwie,
i o jakimś rodzaju buntu. Z drugiej strony absolutnie zgadzam się z tym, co obie powiedziałyście, czyli że jestem wpisany w jakiś rodzaj jednak czułości, miłości, wrażliwości. No i chyba w końcu najważniejsze jest to, że jednak Aneta jest też, co padło tutaj kilkakrotnie, ale może jeszcze należy to wybić, archiwistką matki, koniec końców. Czyli de facto jesteśmy w sytuacji, w której ona, niezależnie od tych jakby ambiwalentnych stosunków, to ona w pewien sposób decyduje się na ten gest wprowadzenia matki w obieg galeryjny. Stworzenia narracji wokół niej, docenienia jej jako artystki. Mam też wrażenie, że jakby potencjał zderzenia tych dwóch postaci jest też właśnie potencjałem przyjrzenia się temu, jak potencjalnie myślenie o sztuce zmienia się na przestrzeni pokoleń. To znaczy, że z jednej strony faktycznie bunt matki dał paradoksalnie przestrzeń wolności córce, ale jednocześnie w buncie matki funkcjonuje pewien rodzaj przemocowości, z którym córka stara się zerwać. I wydaje mi się, że tutaj też jest pewien rodzaj napięcia pomiędzy tymi postaciami. To znaczy chyba też między innymi o to nam chodziło w tym końcowym monologu Anety, która mówi słowa matki, z jednej strony jako coś, co konstytuuje jej własny gest twórczy, a z drugiej strony ten gest twórczy zaprzecza tym słowom, tak jak słusznie zauważyłaś. I to jest chyba generalnie też jakiś szerszy problem, który być może nie był w centrum naszego namysłu artystycznego, ale o którym pamiętam, że dużo z Kasią rozmawialiśmy. Kasia tutaj bardzo, bardzo wiele tropów podrzucała. Tego, że istnieje bardzo wiele biografii rodziców, twórców, których życie dominuje jakby dobrostan psychiczny i w ogóle dalsze koleje losu ich dzieci. I dzieci zostają w bardziej lub mniej okrutny albo w bardziej lub mniej w drugą stronę jakiś bezpieczny i mądry sposób wpisane w ich efort artystyczny. I to jest też pytanie właśnie jakiś rodzaj odpowiedzialności za to. I tego, że cena, którą płaci się za bycie artystką, artystą w takim duchu modernizmu, jest ceną, którą nie ponosi się samotnie, ale które też ponoszą często osoby dookoła nas. Więc o ile gdzieś myślę, że nasze serce jest mocno po stronie Marii Klasenberg jako artystki odrzucone, jest gdzieś tą osobą, z którą cały czas empatyzowaliśmy, to też chyba postaraliśmy się dotknąć tych boleśniejszych aspektów jej biografii i pokazać też pewne ryzyka związane z twórczością artystyczną i pewnym modelem myślenia o sztuce, które dla osób już bardziej realnie funkcjonujących z pokolenia Marii Klasenberg, ale też myślę wciąż dla obecnie tworzących artystek i artystów są poważnym problemem. Ja może tutaj zacytuję takie zdanie z tej analizy Marcina Kościelniaka. Może zatem nie tyle Maria Klasenberg, ile Aneta Klasenberg, gdy wypowiada posłuszeństwo matce przez duże M, wypełniając zarazem matczyny testament o wypowiadaniu posłuszeństwa patriarchatowi, definiuje feministyczny modus operandi zaproponowane w projekcie Calvert. Ja bym może dodała do tego słowa feministyczne modus operandi, po prostu szeroko emancypacyjne, po prostu równościowe, prawda? Bo tak rozumiemy słowo feministyczne przynajmniej, prawda? Więc Aneta Klasenberg, i to jest właśnie bardzo ciekawe to, że ona pojawia się jako archiwist. Prawda, że właściwie w pewien sposób postać, mamy dwie postacie archiwistów tak naprawdę w tym przedsięwzięciu. To jest na pewien sposób postać Andy Rotenberg, która jest kuratorką i krytyczką i jest tym, jest bardziej się wpisuje w tą rolę takiego archonta, który dzierży władzę i który używa archiwum jako narzędzia władzy, prawda? I z drugiej strony córki jako tego archiwisty czy archiwistki,
która działa miłością i która się opiekuje bardziej. Oczywiście zarówno projekt kuratora jest projektem, w którym afekt i opieka i miłość również mają swoje miejsce, oczywiście, jak i projekt archiwisty córki jest tym projektem, w którym ona również dokonuje pewnych wyborów matkobójczych czy niematkobójczych, ale jak wiemy, że a zresztą to jest ciekawe, bo to się już w naszych poprzednich spotkaniach pojawiało, że archiwista jest tym, który też dokonuje tego wyboru, prawda, który ten gest to zrobić kadrowania jest też takim gestem władzy w pewien sposób, chcąc nie chcąc nad archiwum. I że te dwie postaci tutaj kuratorki, którą uosabia Anda Rottenberg i Anety Klassenberg, która jest córką, w jakiś sposób się też przeplatają. I dlatego chciałam się zapytać jeszcze, wracając do Andy Rottenberg, która jest tą z jednej strony realną Andą Rottenberg, a z drugiej strony konstruowaną na potrzeby waszego spektaklu. Właśnie zdaje się, że ona również będzie dalej w tym projekcie na pewien sposób uczestniczyć, tak? Tak, tak, współpracujemy z Andą Rottenberg od 3 lat i właściwie mogę powiedzieć, że w takich naszych rozmowach koncepcyjnych Anda uczestniczy od początku. To, co jest teraz istotne z perspektywy przyszłościowej tego projektu, to pewnie to, że mamy w planach książkę Czy Maria Klassenberg istnieje, która właśnie byłaby próbą poskładania tego całego archiwum też pisanego, tych wszystkich niezarejestrowanych performansów, też w formie właśnie partytur do rekonstrukcji. Ale też i oczywiście to jest ważne, że myślimy o tym również w kontekście współpracy z Andą, która też, to jest istotne, zna tamten czas, zna tamtą epokę, była świadkinią tamtych zdarzeń, więc ta jej historia, ta jej opowieść o Marii Klassenberg, ona jest też opowieścią, która jest z pewnego punktu, tak, z pewnego punktu historycznego. Istotne jest też to, że w międzyczasie, zanim została otwarta wystawa w Galerii Raster, mieliśmy szansę na to, żeby stworzyć mały projekt we współpracy z Teatrem Volksbühne. Tam właśnie nazywało się to Choreografie domowe. On był też prezentowany w postaci wideo w Galerii Raster i również ten projekt chcielibyśmy jako no, pewną formę relacji między odbiorcami twórczości Marii Klassenberg a jej niezarejestrowanymi performansami rozwijać. I tutaj w tym projekcie również Anda Rottenberg uczestniczyła, również jako osoba konstytuująca postać Marii Klassenberg, wprowadzająca ją do kanonu sztuki. To jest taka perspektywa przyszłościowa tego projektu, o który pytasz, w kontekście współpracy z Andą Rottenberg. To ja jeszcze... Może jeszcze dodam tylko, że też w przygotowaniu jest film, który realizuje między innymi Magda Fikiel, który będzie miał pewnie premierę na przyszłorocznym festiwalu Against Gravity. W którym również biorą udział wszyscy twórcy zaangażowani do tej pory w ten projekt, również Anda, również będą częścią tego filmu będą performance i filmy zrealizowane przez Anetę Grzeszykowską, czyli całe archiwum Marii Klassenberg. To ja zapytam jeszcze na koniec o taką rzecz, mianowicie wspominałaś w jakimś momencie w naszej wcześniejszej rozmowie, że i mówisz to często, zdaje się, w wywiadach również, że interesuje cię taka
taki moment, w którym teatr wykracza w pewien sposób poza swoją tradycyjną teatralność i tworzy dzieła istniejące materialnie poza nim. Czyli w pewien sposób taka utopijna idea, w której wykraczamy poza tą materię spektaklu i w jakiś sposób generowane jest archiwum po prostu teatru na jakieś nowe sposoby, tak? Tak, tak. Jest to rzeczywiście, jak zauważyłaś, mocno utopijna idea, jest to mocno utopijne, ale służy może do tego, żeby badać możliwości i zasięg samego teatru jako medium. W tych pracach, o których opowiadałaś, często generowane są artefakty różnego typu. To są artystyczne artefakty, ale to jest też na przykład tutaj w przypadku projektu Krotowski Nonfiction książka, która jest właśnie próbą zarchiwizowania całego procesu prób i to jest książka, która może istnieć niezależnie. I te wszystkie elementy, które są konsekwencją tych projektów, one właśnie mogą być wyemancypowane spod władzy twórców i swoim własnym niezależnym życiem. Dlatego o tym mówię, bo w tym projekcie Maria Klasenberg również można potraktować w sposób osobny archiwum i zupełnie w sposób osobny cały performance, który zbudowaliśmy z Beniaminem Bukowskim. Tak samo w przypadku projektu Krotowski Nonfiction można w sposób niezależny potraktować jako książkę, która jest jakby efektem pracy całego zespołu, pracę Zbigniewa Libery, pracę wideo Tomka Tyndyka i performance, który łączy te wszystkie elementy i tworzy między nimi asocjacje. To jest też bardzo ważne w kontekście właśnie teatru, który może być takim elementem rozszczelniającym jakby ten system sztuk wizualnych, ponieważ pozwala na odkrycie potencjału politycznego. Tak? To nam się wydawało bardzo ważne też właśnie w kontekście pracy wokół Marii Klasenberg, że wszystkie te elementy składowe, one mogą istnieć samodzielnie, ale też właśnie ten spektakl po spektaklu, to znaczy co te artefakty, co te wytwory mogą generować w pewnym porządku jakby społecznym, w porządku sztuki, w jaki sposób mogą go wirusować, w jaki sposób mogą go rozszczelniać. Obserwowanie tego procesu jest też w pewnym sensie spektaklem, znaczy jest to coś, co jest równie zajmujące, interesujące dla nas w tym procesie, jak sam proces kreowania czy budowania właśnie takiego spektaklu jak Maria Klasenberg. Teraz jesteśmy jutro zaczynamy próby wokół życia instrukcji obsługi Pereka. No i tam również mamy taką ideę wyjścia poza samą materię teatru i generowania artefaktów, które mogą się wyemancypować spod naszej władzy i żyć swoim własnym, niezależnym życiem. To jest bardzo ciekawe pytanie właśnie o tą materię archiwum poza i co stanowi, co wchodzi do, co jest wypowiadalne i co wchodzi do archiwum i poza właściwie to jest tutaj też chciałam się zapytać właściwie o jak rozumiecie status tych zapisów, rejestrów powiedzmy, które funkcjonują w taki trochę pokątny sposób, prawda? W momencie, kiedy ja mieszkam w Paryżu, w tej chwili jestem w Paryżu, nie widziałam waszego spektaklu, nie byłam od dawna w Warszawie. Dostałam ten zapis wideo, który powstał, zapis tej realizacji w CSW. Czym on jest dla was? Czy on jest dla was jakimś technicznym, że tak powiem, supportem, który jest taką troszkę pomocą dla nieszczęsnych osób, które nie były tam na żywo? Czy jest dziełem samym w sobie? Czy on należy do pola sztuki? Czy on należy do pola archiwistyki tylko? Czy jak to jest z tym zapisem? To znaczy chyba samo archiwum jest tym, na czym pracujemy tutaj, jakby przygotowując ten projekt. I w tym sensie każda kolejna odsłona archiwizowania tego, co sami wytworzymy w projekcie Maria Klasenberg, staje się integralną częścią tego projektu. I tutaj następuje taki dziwny rodzaj sprzężenia zwrotnego.
Na pewno jest tak, że część nagrań performance'ów bardzo świadomie i konsekwentnie traktowaliśmy jako kolejne dzieła sztuki Marii Klasenberg. I tak na przykład było z jedną odsłoną, o której chyba jeszcze nie wspomnieliśmy w dzisiejszej rozmowie, to znaczy podczas lockdownu we współpracy TR Warszawa i Volksbühne Berlińskiego przygotowaliśmy taką odsłonę Maria Klasenberg, choreografie domowe, gdzie Maria Klasenberg dość życzliwie zgodziła się, mimo wycofania z życia publicznego, udostępnić pewne projekty swoich performance'ów do projektu internetowego związanego z zamknięciem, z lockdownem i z ogólnym stanem depresji w tym czasie i poczuciem niezgody na internetową nadprodukcję, która była wymuszona na artystkach i artystach w tym czasie po to, żeby mogli wykazać własną produktywność, uzasadnić przed rządami, przed różnymi instytucjami konieczność otrzymywania zapomóg finansowych, otrzymywania grantów. Więc Maria Klasenberg zorganizowała wtedy taki performance internetowy, w którym zachęcała ludzi do naśladowania swojego wielkiego dzieła sztuki, polegającego na siedzeniu, staniu i leżeniu przed monitorem komputera, czyli robieniu tego, co i tak robiliby jako widzowie, ale ich akt oglądania jednocześnie stawał się aktem twórczym. I to jest performance, którym w związku z tym jako artyści i artystki wzięło udział kilkaset osób z całego świata. I on jest w całości zarejestrowany i włączony do naszego archiwum. Można go oglądać, on jest udostępniony i na w tym momencie na fanpage'u facebookowym TR Warszawa i też pojawia się w kolejnych odsłonach wystaw Marii Klasenberg. Więc w tym sensie archiwum jakby samo z automatu nie tylko poszerza się, samo tematyzuje, ale też staje się dziełem sztuki nie tylko naszym, ale i Marii Klasenberg. Ja może powiem, że tutaj mamy bardzo ciekawy komentarz Piotra Biewicza. Nie wiem, czy Państwo go widzą, czy ja go... Tak, myślę, że tak. Ci, którzy nas śledzą na Facebooku. Natomiast jeśli ktoś... Ja przepraszam, tylko wejdę w słowo, bo mam podgląd na Facebooka, niestety nie widać. Widać tylko nas, więc komentarz... Znaczy chyba jest widoczny jako komentarz facebookowy, ale nie jest widoczny tutaj na ten nasz czat wewnątrz. Aha. Ale w każdym razie nasi osoby, które z nami rozmawiają, to widzą, to ja może wobec tego przeczytam Wam, skoro nie widzicie go. Piotr Biewicz był autorem, jest autorem jednego ze zwycięskich reportaży z książki Entuzjaści. Jego reportaż nazywał się Transmisja Archiwum. I Piotr Biewicz pisze, że mimo, że mówimy prawdopodobnie o pewnym rodzaju kontrarchiwum lub quasi-archiwum, to z tego spotkania wybrzmiewa niesamowicie piękna sprawa dla archiwów w ogóle, w tym dla archiwów społecznych oczywiście, a także tych instytucjonalnych. I skoro w latach 80. Pierre Nora mówił, że w dyskursie nastał czas pamięci, to teraz przychodzi nam zbierać owoce tej predykcji i XXI wiek będzie czasem archiwum. Zaczęło się oczywiście wcześniej, natomiast obecnie archiwum jest wkręcane w tryby każdego dyskursu, każdego zwrotu. Archiwum jako ucieleśnienia pamięci, jakiekolwiek to ciało by nie było. I Piotr Biewicz kończy, tyle wspaniałych wątków w tym projekcie. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze raz powiem, ma pytania, to jest ostatnia chwila, żeby je tutaj zadać. Tak. A ja właśnie wątek zgubiłam, bo chciałam jeszcze się o coś zapytać, ale już nie wiem. Mówiliśmy o transmisji, a mamy jakąś wiadomość, tak. Nie ma więcej pytań, w związku z czym może ja jeszcze się... Może ja jeszcze wrócę do tego, że dla mnie właśnie to wychodzenie na uczestników, to, o którym mówiłeś w tej ostatniej wypowiedzi o tym, co stało się w lockdownie, jest tym elementem nadziei, która w jakiś sposób może pracować przeciwko tej opresyjności systemu sztuki, prawda? Wprowadzając, dając możliwość każdemu z nas
uczestniczenia w rozmaitych rolach, zamieniając te role, prawda, i rozszczelniając, rozpracowywując ten bernhardowski dyskurs o artyście jako samotniku, który w takim bardzo trudnym, w bardzo trudnej sytuacji sam ze sobą rozwiązuje bardzo trudne problemy. To wciąganie właśnie, wciąganie innych osób. Może to jest właśnie teatralność, prawda, którą wy wnosicie do sztuki, do sztuk wizualnych. Przepraszam, bo tak trudno mi was wywoływać i czekam, aż ktoś, któryś z was zdecyduje się może powiedzieć. Olga, no nie pozostaje nam nic innego, jak się tylko z tobą zgodzić. No taką mamy nadzieję. To znaczy, że też teatr jako medium może być, no, może mieć taką siłę mocno właśnie rozszczelniającą, czy właśnie odkrywającą polityczny potencjał w różnych obszarach życia. No to wiesz, co mówiłaś mi kiedyś, że ja miałam wrażenie, że teatru jako miejsca opresywnego, takiego miejsca, gdzie jest reżyser, który dyktuje aktorom, co mają robić, rozstawia i który potrzebuje jakiejś siły i charyzmy, prawda, żeby tymi ludźmi zarządzać w pewien sposób. Natomiast wasza wizja teatru jest wizją kolektywną, równościową, prawda, i może ona jest właśnie tutaj przez tą kolektywność jakąś nadzieją dla pola sztuki wizualnej również. Tak, no taką mam nadzieję, chociaż muszę przyznać, że to są zupełnie różne obszary pracy i współpracy. I wiem, że zawsze jak współpracujemy z artystkami wizualnymi czy artystami wizualnymi, to ilość aneksów do umowy jest czymś, no, czego po prostu teatry instytucjonalne często nie są w stanie unieść, ponieważ w zupełnie inny sposób jest traktowane archiwum teatralne, w zupełnie inny sposób jest traktowane archiwum wizualne. Już może tak na sam koniec, że to wszystko, co artyści wizualni wytwarzają w obszarze teatru, jest po prostu obiektem sztuki. Często jest tak, że te prace, które są tworzone w trakcie takiej, no, produkcji teatralnej, one już właściwie mają swoje miejsce w archiwum jakiejś galerii czy instytucji. Natomiast w takim systemie teatralnym jest tak, że to wszystko, co jest właśnie typowym archiwum teatralnym, trafia po prostu do magazynu. Nie jest w żaden sposób zabezpieczone prawnie, jest po prostu, no, obiektem, meblem, kawałkiem deski. Bardzo rzadko jest tak, że te wszystkie obiekty, które są tworzone w teatrze przez scenografów, po prostu znajdują swoje drugie życie w przestrzeniach ekspozycyjnych. W związku z tym w inny sposób traktuje się, są inne modele pracy, w inny sposób traktuje się obiekt, to znaczy ten obiekt teatralny czy obiekt w teatrze jest obiektem czysto użytkowym, tak? I praca z takim obiektem jest czymś zupełnie innym niż praca z obiektem sztuki. I no, wielokrotnie na próbach miałam wielką trudność w przekonaniu artysty wizualnego czy artystki wizualnej do tego, że no jednak nam jest to potrzebne jako po prostu kawałek deski, na której się siedzi, tak? I że my z tym pracujemy, tak? I to jest też gdzieś dla mnie fascynujące, to znaczy praca na tym, co z tym można zrobić, to znaczy gdzie się zazębiają te dwa obszary, jakie to są rodzaje dystynkcji czy też szlachet kulturowych, które generuje teatr i które generuje sztuka wizualna. To jest bardzo ciekawy nowy wątek, o którym można by jeszcze długo rozmawiać. Rzeczywiście tutaj muszę powiedzieć, że wasz ten projekt jest tak bogaty i otwiera tyle pól refleksji, tyle możliwości, no, że naprawdę możemy tylko wam kibicować przy następnych odsłonach. Czy jest jakaś konkretna data, jakiś konkretny następny etap, który się zbliża tutaj? Niestety nie znamy jeszcze precyzyjnie daty pokazu naszego projektu, kolejnych odsłon, ale będziemy tutaj Państwa informować za pośrednictwem Centrum Archiwistyki Społecznej.
tego bardzo serdecznie dziękuję Wam za rozmowę i pozostaje nam tylko śledzić teraz Marię Klasenberg, jak również Anetę Klasenberg i czekać na kolejne znaki życia z ich strony. Dziękujemy serdecznie za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy.